będzie więcej okazji, aby wysłuchać tego pięknego dźwięku utworu. Jest to też okazja do tego, aby podziękować Stowarzyszeniu Ukrojnym Mazurem za 10 lat pracy, służby, którą wykonywali nie tylko na terenie Niemiec, ale może przede wszystkim właśnie na terenie naszych wychowanych Mazur. Bo dzisiejszy dzień jest dniem jubileuszy. Dniem tego podsumowania.
że negatywnie o sobie mówią i wygląda tak, że ich wyznanie jest najlepsze, że mają najlepszą teologię, najlepiej znają Boga, najlepiej się modlą i w ogóle jest wszystko, co o nich najlepsze. I że od nich najłatwiej trafić do nieba. Mamy w sobie mało pokory, a wiele egoizmu. Ja sam jako pastor luterański widzę ten problem również w sobie. I dlatego muszę przed Bogiem pokutować. Bądź mi grzesznemu człowiekowi łaska. Drodzy, kiedy święty Paweł mówi, że winniśmy dążyć do miłości, to nie oznacza, że wszyscy mamy mieć to same zdanie, tą samą teologię, taką samą liturgię. Powinniśmy za to odczuwać w imię Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego wzajemny szacunek i szczere nastawienie względem siebie. Do tego Bóg nam pomoże, do tego wzywa nas Bóg przez apostoła Pawła. Dążcie do miłości. Wszystko to nie przychodzi jednak naturalnie. Nie jest automatyczne. Dążyć to znaczy praktykować, to znaczy starać się, zmagać się z przeciwnościami. Osobiście wierzę w to, że Bóg nam da takie usposobienie, że da nam moc Ducha Świętego, żebyśmy się kochali. Jak Kersty mówi, ja lubię Polskę, ale ja kocham Was. Piękne słowa, kiedyś wcześniej wypowiedziane na jednym spotkaniu w Braniewie, to powiedziało, i to było na Warmii, powstała burza oburzenia. Kiasyn się połapała szybko, powiedział, no i naturalnie Warmię kocham. Nie to tak dla osobiście wierzę, że Bóg da nam takie usposobienie, że da nam moc Ducha Świętego, żebyśmy się naprawdę nawzajem szanowali jako Polacy i Niemcy, jako Ewangelicy i Katolicy. Drodzy, z uwagi na to, że miało to być krótkie rozważanie, dlatego muszę kończyć, ale przypomnę kilka pozytywnych przykładów z Warmii. Ojca nie znałem, ale mój mądry i pobożny dziadek, dla którego Warmii to było święte Jeruzalem, opowiadał mi, że ksiądz ewangelicki żył z księdzem katolickim, wojną to było, czy między wojnami. Żyli jak braci. Zawsze w niedzielę każdy po nabożeństwie, czy przy świętej, robili długie spacery. Że się trzymali za ręce i wspólnie się modlili. Latem podczas nich, na polach, wśród łajn zbóż. Nie wiem, czy tak potrafiłem to powiedzieć, jak sam widzę to przed oczyma, jak to było. A drugi przykład, że tylko ma raty zabrała kościelna z parafii katolickiej nasz krzyż na ołtarzu, z ołtarza, aby go oczyścić. Przy następnym pobycie Warpuna błyszczał pięknie wypolerowany krzyż na ołtarzu, a przed ołtarzem ten dywan, który widzicie przed sobą. A na ławkach poduszki pochodzące od katolickich współwyznawców. Ze strony katolickiego prałata
doświadczyliśmy duże zrozumienie i wszelką pomoc, za co mu bardzo serdecznie dziękuję. On musiał wyjść, ale wróci z powrotem. Bóg zabrać się. Koniec. Parafia Ewangelicka Barcuda wydała w przeciągu 150 lat istnienia tylko jednego duchownego i inwestora. Taki wyskrok. Ale dziękuję Bogu Wszechmogącemu za to, za ten dar łaski i wielkiej miłości. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie ludzkie, niechaj strzeże serca i umysły wasze w Jezusie Chrystusie, Panu Zbawicielu naszym. Amen. Pan Sebastian Bach, prelium.
aby wyróżniła następujące osoby. Pana magistra inżyniera Andrzeja Kowalewskiego, mistrza budowy organ. Panie Kowalewski, proszę tutaj. Drugiego, dużo tu poproszę. To jest ekscelencja biskup Rudolf Maszanowski. Pan Wiktor Dej, szef kancelarii Sejmiku, pełnomocnik marszałka do spraw mniejszości niemieckiej, mniejszości ogólnie. Pani starosta Barbara Kusińska-Rogala oraz wicestarosta pan Popolski, burmistrz miasta Wrocławia, pan doktor habilitowany Stanisław Kułajewski. Włączy mikrofon i dalszy tur. Wójt gminy Sarkwitierz, pan Józef Maciejewski, pani Justyna Gałko, sołtysa gminy. Teraz rodzina Krygo, pani Maria, pan Krzysztof, pan Hubert. Trójca Święta Rodziny Krygo. Mikrofon to jest wypożyczony, ale nie mamy tu odpowiedniego głośnika, więc mikrofon wcale nie jest my, ale nie mamy głośnika. Dalej. Małżeństwo pani Jadwiga i pan Jarosiecki. Niech się już przygotowuje ksiądz Krzysztof Kuczma. A razem z księdzem Kuczmanem pani pastorowa Anna Kuczma. Kochany przyjaciel, Alfred Siwi. Alfred Siwi. Pani doktor Zuzany Borek, członk doktor Zuzany Borek, bitte kommen Sie nach vorne, liebe Zuzany.
swego cudu, nie w ciemności kręci. Nie w wyszukaniu Pańsku Boże, nie w raciwaniu. Amen.